Siemano graczu, siemaneczko mordeczki. Ja zawsze wiedziałem, że złote z was mordy, ale dzisiaj dam wam okazję, żebyście jeszcze tak udowodnili, jakimi zarąbistymi biznesmenami jesteście. Wkroczymy w świat robienia pieniądza poprzez budowanie swojego finansowego imperium w łatwy, fajny i mega przyjemny sposób. Polecam oglądać do samego końca, bo każda gra ma w sobie coś unikatowego. Zapraszam bardzo serdecznie na seans. Lecimy! Kojarzysz te historie milionerów, którzy zaczynali od przydrożnej budki z lemoniadą? Będziesz jednym z nich. Zaczynasz od jednej cytryny, by potem stopniowo rozwijać swoje biznesy. Żadna fortuna nie rodzi się działając w pojedynkę, więc możesz zatrudniać menadżerów, dzięki którym twoje biznesy będą rozwijać się bez twojego bezpośredniego udziału, a ty będziesz mógł skupić się na większych ruchach. Możesz stać się nawet taką potęgą, że zaczniesz prowadzić biznes na Księżycu albo nawet na Marsie. To już zależy od twoich ambicji. Życzę miłej gry i szybkiego zbicia fortuny. Kolejny fajny kliker, który pozwoli ci rozwijać swoją firmę, zarządzasz pracą swoich robotników, zwiększasz ich wydajność oraz zatrudniasz menadżerów, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami jeszcze bardziej nakręcą działanie firmy i zarabianie hajsu oraz odciążą cię od obowiązków. W tym czasie ty możesz zająć się zakładaniem kolejnych fabryk i kolejnych działów przemysłu. Fajna zabawa, szczerze polecam. Dostajesz na własność wieżowiec. Twoim zadaniem jest na kolejnych jego piętrach stworzyć sklepy. Stworzysz coś na zasadzie piętrowej galerii handlowej. Gra bardzo podobna do tej pierwszej, ale jest o wiele lepsza pod względem wyglądu. Na ekranie również dzieje się o wiele więcej. Menadżerowie poszczególnych sklepów, których zatrudniasz, by odwalali za ciebie czarną robotę, dopasowują się wyglądem do tego, co sprzedają, także spotkasz tu nawet gościówę, która stoi w ramce i wygląda jak Mona Lisa. Nie dość, że bykowa gra, to jeszcze umożliwiająca zbicie fortuny wirtualnych pieniędzy, wiadomo. Siedziałeś w kiciu, słuchaj. Jesteś świeżo na wolności, widać cię twój wierny fan i pracownik, pan Małpa. Wiele się pozmieniało od czasu, gdy byłeś na wolności, ale czas wrócić na stare śmieci i pokazać, kto tutaj rządzi na tej dzielni. Tutaj podobnie jak wcześniej nabywasz menadżerów, ale tym razem nie możesz ich od tak sobie wybrać, dostajesz ich w losowaniu. Każdy menadżer ma swoje unikalne właściwości i to już od ciebie zależy, którzy przydadzą ci się najbardziej. Gra jest fajnie rozbudowana, bo nie polega jedynie na zdobywaniu fortuny, ale również na wykonywaniu ciekawych zadań, które dadzą ci dodatkowe bonusy. Fajna gierka, serdecznie polecam. Mam jedną dobrą i jedną złą wiadomość. Dobra jest taka, że zostałeś prezydentem miasta, a zła taka, że najbiedniejszego w całym kraju, a może i na całym świecie. Twoim zadaniem będzie inwestowanie w rozwój każdego metra kwadratowego, tak by w przyszłości stworzyć z tego, co ci dane, ogromną metropolię. Nie będę oszukiwał, pójdzie na to nie lada fortuna, ale sława i chwała spowodowana tym, że udało ci się stworzyć coś z niczego, zostaną na wieki. To by było na tyle, wpadajcie na mojego fanpage'a, bo tam oprócz tego, że znajdziecie dodatkowe gry, to czasami zdarza mi się wrzucać tam filmy nawet 30 minut wcześniej, także jak chcecie być zawsze pierwszym, to warto polajkować. Wbijajcie oczywiście, link jest do wszystkiego w opisie. Trzymajcie się mordeczki, niech fortuna wam sprzyja. Yo!